drodzy młodzi. Jezus miłosierny, przedstawiony w wizerunku czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie, czeka na was. On wam ufa i na was liczy. Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was. Are you ready to say yes? Are you ready? Jesteśmy w mongolskiej jurcie na terenie salezjańskiego wolontariatu misyjnego z księdzem Romanem Sikoniem, dla którego wszystko właśnie tak się zaczęło. Kapłaństwo zaczęło się od wolontariatu, od tego miejsca, od salezjanów właśnie. Tak. Co jest w wolontariacie? Jaka jest istota tego rodzaju działania, takiego sposobu życia, która powoduje, że człowiek pod jego wpływem może zmienić całe swoje myślenie o życiu, znaleźć zupełnie inny, nowy sens? Myślę, że tak naprawdę w wolontariacie nie ma nic innego, czego wcześniej już nie było w naszej w ogóle kulturze chrześcijańskiej. Po prostu jest to dawanie siebie, naśladowanie Chrystusa pod tą nową nazwą, która teraz nazywa się wolontariat. Kiedyś może to był ochotnik, nie wiem, czyn społeczny, to nie wiem, czy do końca był wolontariat z dawnych czasów, ale no po prostu naśladowanie Chrystusa. To też nie jest jakiś przypadek, że to w naszej kulturze chrześcijańskiej, nawet ludzie niewierzący, każdy człowiek, że to w naszej kulturze powstała w ogóle taka forma wolontariatu. I rzeczywiście ludzie czynią dobro z różnych motywacji, ale myślę, że to dobro to zawsze jest jakaś cząstka Boga, która nas pociąga i przybliża do Boga, czyli do dobra absolutnego. Czyli tam na początku i pod spodem zawsze jest odruch serca. Tak. Jest to natchnienie Boże. Jest to szczęście, które wypływa właśnie z dawania siebie innym, zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka. Chociaż czasami mogą te być motywacje różne. Nie do końca one są, i myślę, że nawet rzadko są takie 100% czyste i bezinteresowne, ale i z tego Bóg wyciąga zawsze dobro, nas podnosi do góry. Ja też, mimo że miałem też te szczytne idee, to na pewno gdzieś tam też w mojej głowie było przy wyjeździe do Afryki, że zobaczę sobie Afrykę, zobaczę, prawda, słonie, zeberki i tak dalej. Ale później zobaczyłem, to był kolejny taki cud, że te słonie i zeberki, no nie interesowały mnie tak bardzo jak spotkanie z człowiekiem na co dzień w domu dla dzieci, ulicy, gdzie pracowałem, czy spotkanie z ludźmi w obozie uchodźców, Kakuma, gdzie pracowałem. To było później ważniejsze, także tylko raz w ciągu tego roku byłem w jakimś parku narodowym, żeby obejrzeć właśnie tą przyrodę wspaniałą Afryki, która też jest wspaniała, ale przestało to być dla mnie najważniejsze. Czyli znowu Bóg wyciągnął nas do jeszcze większego dobra przez te małe, dobre uczynki do czegoś jeszcze większego. Do siebie tak naprawdę pociąga nas zawsze Bóg. To przez drugiego człowieka? Bo no właśnie, no, zbliżając się, cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mieście uczynili. I no i oczywiście, przez brata, siostrę zbliżamy się do Chrystusa, do miłości absolutnej. Bo tak naprawdę każdy z nas tylko jednego pragnie w życiu, to jest miłość. Tą miłością jest Chrystus. Jesteśmy znowu miejsce Bożego Miłosierdzia, czyli tej miłości, która jest czynna. No i wszystko to się nam układa razem, jedną układankę. To jest najprościej mówiąc. Ja to zrozumiałem dopiero po latach, bo tego nie wiedziałem wcześniej. Popatrzyłem na swoje życie dopiero później z perspektywy czasu i dopiero też to wszystko zobaczyłem. Ale właśnie to jest też pedagogika Boga, że On nas powoli też wychowuje, żebyśmy rozumieli. Pewnie jeszcze za parę lat jeszcze co innego do mnie dotrze w moim życiu. Bo też popatrzę z innym dystansem też na wszystko, co robię. Może nawet na to, że tu siedzimy razem. Jaki to miał cel? A jeśli chodzi o patrzenie na brata najmniejszego, to czasami trzeba wyjechać bardzo daleko, żeby odkryć coś, co można też zobaczyć blisko, nie wyjeżdżając nigdzie, prawda? Pomagając komuś, można być wolontariuszem na miejscu. Przeróżny sposób. Oczywiście tak. Ale to właśnie każdy ma swoją jakąś drogę. I pewnie, że to, co najważniejsze, czyli ta miłość, czyli Chrystus, który przychodzi przez to miłosierdzie, które my czynimy innym ludziom,
pełnimy jakieś dobre uczynki dla innych ludzi, to tak samo można tu uzyskać. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać i są wspaniali ludzie, też wolontariusze, którzy pracują u nas, też znam tutaj w Krakowie, pracują w hospicjach, pracują w innych miejscach, a nawet opiekują się też najbliższymi. Nie trzeba naprawdę, też nie trzeba jechać, ale można, jak ktoś chce, jak to zachęcam. Wczoraj widziałem niedaleko stąd, przypuszczam, że mamę, która swojego synka niepełnosprawnego z wózka przenosi do samochodu. No i to jest właśnie to, ta miłość miłosierna, która jest w każdym człowieku. Przyjechałam tutaj z odległej Kamczatki. Jeszcze 5 lat temu nie mówiłam zupełnie w języku polskim, nie mam żadnych polskich korzeni, ale zdecydowałam się zostać tutaj w Krakowie dzięki Bożemu Miłosierdziu. Kilka lat temu miałam wypadek i lekarze nie dawali mi w moim kraju żadnych szans na to, że będę chodziła o własnych siłach. Ale przez to, że moi przyjaciele modlili się tutaj, właśnie w tym sanktuarium w Łagiewnikach, przez ten szturm do Bożego Miłosierdzia, oczywiście przez ręce polskich lekarzy, stał się cud i dzisiaj poruszam się o własnych siłach. Chciałabym odwdzięczyć się za to Boże Miłosierdzie, za to miłość Boga, swoją służbą, swoim wolontariatem dla Światowych Dni Młodzieży. Kraków przygotowuje się i odlicza już miesiące i dni do Światowych Dni Młodzieży. Księże kardynale, jak rozumieć Boże Miłosierdzie w XXI wieku? To ono jest mottem spotkania w Krakowie. W Krakowie, który jest nazywany stolicą Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie to jest oblicze Boga. To jest miłość Boga. Bóg jest miłością. Zwraca się do człowieka z miłością. I równocześnie po to, żebyśmy i my odnosili się z miłością do drugiego człowieka. Fantastyczne hasło. Błogosławieni. Błogosławieni, którzy miłosierdzie czynią, bo oni tego miłosierdzia sami dostąpią. Człowiek ma dużą radość dawania, większą niż brania. Miłosierdzie nas uczy tego. A jednocześnie jest to olbrzymie wyzwanie, bo zakłada miłość do każdego człowieka. Również dla tego, który wygląda, że być może na to wcale nie zasługuje, wcale nie jest w stosunku do nas miłosierny, czy nawet dobry. Słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. Mam się uczyć od Pana Boga otwarcia do każdego człowieka. Bo każdy jest naszym bratem, naszą siostrą. Tego nam zawsze będzie potrzeba. A te dnie mają zwrócić uwagę, uwrażliwić młodzież, że nie możesz obojętnie przejść obok drugiego człowieka, zwłaszcza biednego i potrzebującego. Czasem potrzebującego przebaczenia, które też jest olbrzymim zadaniem, niezwykle trudnym. Niewątpliwie miłosierdzie, przebaczenie w rodzinach, ale także między młodymi. Młodzi też mogą być przychrzłośliwi jeden do drugiego i krzywdy sobie wzajemnie robić, więc trzeba i podania ręki, i przebaczenia, no i zobaczenia, że można inaczej żyć.